Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj zastanowimy się nad tym, do kogo należał klasztor zmiennokształtnych, więc zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do poprzedniego odcinka, mianowicie czym lub kim jest Śniący. Wydaje mi się, że wyjaśniłem w tym odcinku wszystko, więc kliknijcie tylko w ten obrazek, a przyniesie Was w nowej karcie do tego filmu. I bez zbędnego gadania, ja zapraszam Was już do właściwej części materiału. Jak zwykle, porcja szybkiej historii. Więc doskonale wiemy od gorna, że prawdopodobnie owy klasztor był zamieszkiwany przez mnichów, którzy potrafili zmieniać się w zwierzęta, a oprócz tego znajduje się tam jeden z pięciu kamieni ogniskujących. I tutaj nasza wiedza z opowieści się niestety kończy. Brama do klasztoru była bardzo długo zamknięta i nikogo od lat, a nawet wieków, nie było w środku. Jedynie parę zębaczy, cieniostwór, jak i w późniejszym czasie pojawiący się znikąd młody troll. O ile zębacze i cieniostwór mogli się tam dostać jakoś przez góry? To pojawienie się tam trola było dość intrygujące. I owa wielka kupa futra jest prawdopodobnie mnichem, który, widząc, że ktoś chce odkryć ich sekrety bądź wziąć coś, co nie należy do nich, przybrał postać trola i próbując zabić bezimiennego oraz Gorna, poległ w boju. Mógł to być ostatni przedstawiciel tych mnichów, lub też i nie. Owi mnisi mogli być też tak naprawdę druidami, gdyż jak dobrze wiemy w gotiku III są osoby, które potrafią przybierać posad zwierząt, i są to właśnie druidzi. Choć możliwe, że właśnie lud tych druidów, których dobrze znamy, wywodzi się od mnichów z górniczej doliny. Jest to dość duże prawdopodobieństwo, gdyż przedstawiciele obu grup mogli zmieniać kształty. W klasztorze znajduje się również posąg Orka, a oznacza to, że w zamieszłych czasach ta budowla należała do ludu Orków, choć nigdzie nie można znaleźć na to potwierdzenia. Prawdopodobnie służyła im jako twierdza do obrony przed wrogiem, lub jako pomniejsze miasto, o ile w ogóle tam mieszkali. Taka moja mała teoria, skoro znajduje się tam posąg orka, może to oznaczać, że mnisi byli tak naprawdę orkami, którzy potrafili przebierać postać zwierząt, jednak wydaje mi się to dość mało prawdopodobne. Dodatkowo możemy znaleźć tam platformę teleportacyjną niczym te z więc możliwe, że budowniczowie uciekli po wielkiej powodzi i osiedli się w klasztorze. Jednak sama budowla nie przypomina tych z Jarkendaru, być może sam klasztor istniał, a oni wybudowali tylko platformę teleportacyjną do szybszego przemieszczania się po dolinie. Czyli do kogo w końcu należała ta pradawna i tajemnicza budowla zwana Klasztorem Mnichów lub też Klasztorem Zmiennokształtnych? Według mnie na samym początku zamieszkiwali tam mnisi, którzy wyznawali Adanosa, gdyż tylko jego magia pozwala na przemianę, jednak po pewnym czasie orkowie zaatakowali klasztor i zdobyli go. A następnie wybudowali tam posąg przedstawiającego orka, aby oznaczyć swój teren, ale sama budowla była dla nich niczym posterunek. Po dłuższym czasie jednak orkowie odeszli lub zostali wygnani przez budowniczych z Jarkendaru, a ci zbudowali tam swoją platformę teleportacyjną i mieszkali przez pewien czas. Po paruset latach budowniczowie wyginęli, a przedstawiciele mnichów zamknęli bra bramę do klasztoru i sami przyjęli postać zwierząt, aby bronić swoich tajemnic, aż do czasu przebycia Bezimiennego. Jednak po zniszczeniu bariery i postawieniu palisady w dolinie, klasztor znów padł w ręce orków. Zaj sami druidzi wywodzą się od tego starożytnego ludu zmiennokształtnych, bądź wyuczyli się ich zdolności, prawdopodobnie znajdując ich zapiski i manuskrypty. No i zanim przejdziemy na koniec filmu, chciałbym Was również zaprosić do tego właśnie, czyli czym jest dla mnie Gotik. Jest to bardzo świetny materiał dla fanów gotyka, więc polecam go obejrzeć. Kliknijcie w ten obrazek i przyniesie Was w nowej karcie do tego filmu. A bez zbędnego gadania ja już zapraszam na podsumowanie tego. A jaka jest wasza teoria dotycząca klasztoru? Macie jeszcze jakieś sekretne informacje, o których nie powiedziałem w filmie? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu i wywołajmy ponownie wielką dyskusję. Na sam koniec chciałbym jeszcze wam bardzo podziękować za aktywność pod filmami, gdyż jest naprawdę nieziemska. Jestem naprawdę zadowolony, że się udzielacie i dzięki wam ta seria żyje. Ale jeśli ten film wam się spodobał, zarzuć kciuka w górę, zostaw po sobie znak w postaci komentarza, oraz jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zostaw suba, by nie przegapić innych materiałów. Do zobaczenia, cześć, czołem!